Witaj, cywilizacjo. Spokojnie, to nie jest jakiś program szurski, żeby nikogo nie obrażać o tej życiu po... albo jakiś fake newsowy, albo jakieś teorie spiskowe o kosmitach, o czymkolwiek. Ja tu chcę powiedzieć tylko o światłowodzie. To nie ten kanał, ziomeczki. Ale możecie dać lajka chociaż, reklamy obejrzeć i wtedy pójść, jak ktoś myślał, że to będzie o kosmitach czy o czymś. Tak, mam światłowód w końcu, jak kilka filmów nagrałem o internecie, jak możecie, mogliście obejrzeć lub nie. Jak nie, to już ich nie oglądajcie, bo już nieaktualne. I przez długi czas bawiłem się, najpierw się bawiłem z T-Mobile'em tutaj, jeśli chodzi o internet bezprzewodowy, i on działał sobie całkiem fajnie przez długi czas. Potem zaczął się pierdzielić okrutnie, ale tak okrutnie się zaczął pierdzielić, że to się nie dało, że naprawdę była tragedia już. I no i mimo kilku lat w T-Mobile'u musiałem powiedzieć sorry mista T-Mobile, bye bye, i no niestety. Orange, testowałem sobie, Orange wypadł, że ma bardzo fajną ofertę 4G najpierw, plus ten zasięg jest lepszy, więc najpierw kupiłem sobie Orange'a 4G i on działał lepiej, ale nadal źle. Jakby tam było jakieś 20 do 30 megabitów, osiągał czasem trochę więcej może, czasem trochę mniej. To było stabilniejsze niż T-Mobile w mojej miejscowości i tak miało trochę wyższe, lepsze te przesyły, ale po prostu było stabilniejsze i te przesyły były... Rzadziej się zdarzało, żeby mi po prostu tak wywalało internet, że nie było, więc było lepiej, ale dobrze i tak nie było. No, no cóż, chwilę posiedziałem na tym i potem patrzę. 5G. 5G z anteną. I mówię, kurczę, jest ta sama cena. Oczywiście jestem rata za sprzęt, bo to są te antena zewnętrzna. Dwa urządzonka. A mówię, cena za internet jest taka sama. Zobaczymy, zobaczymy. I mówię do nich, panie Orange, ja już mam u was usługi, nawet niedawno brałem, ale bym chciał 5G. I oni powiedzieli, że dobrze, ale musisz abonament wziąć. Więc przeszedłem z moim głównym telefonem na abonament tam, wziąłem sobie to 5G i to już było lepiej, bo mam antenę zewnętrzną na pałąku, na maszcie sobie zamontowałem i wewnętrzny routerek i to już działało naprawdę fajnie. Dobra, to działało już w większości przypadków naprawdę fajnie. Powiedzmy tak, jak miałem 30 megabitów, a mam 300-400, to jest... Ale to był internet nadal bezprzewodowy. A ja nie mieszkam w dużym mieście, żeby nie wiadomo jakie wyniki kręcić, więc czasem to było 400, czasem to było 50, czasem to było 100. I jakbym miał 50 co najmniej na stałe, wiele osób ze światłowodami teraz powie 50? Co to jest? To ja bym powiedział tak, że mi by w większości sytuacji wystarczyło. Nawet upload był na tyle wystarczający, że moje filmy się wgrywały nie półtora dnia, czasem, ale kilkanaście, kilkadziesiąt minut, więc dla mnie to było satysfakcjonujące, ale jak to internet bezprzewodowy, czasem słońce, czasem deszcz, czasem działa, czasem nie. Pić. Czyli czasem było po prostu dobrze, a czasem była tragedia, czasem było bardzo słabo, więc no wiecie, no ja testuję telefony, więc do Wi-Fi mam podłączone załóżmy 5-6 telefonów, dwa komputery, konsola, jakieś urządzenia domowe, no i tego internetu czasami brakowało. Ale przyszła cywilizacja po prostu, tak jak powiedziałem na początku, i Orange razem z tymi planami jakimiś dostało pewnie dofinansowanie, chyba tak, i postawili nam światłowody do 2 megabitów, gigabitów. Postawili nam szał-ciał światłowody, po prostu pełen luksus. Chwilę musiałem poczekać, ale dobrze, że są. Więc chwilę musiałem poczekać. Od kilku dni już mam światłowód i muszę też tam... Bo są pewne ukryte opłaty, bo ja sobie patrzę na stronę, to patrzycie sobie 600, mam 600. Zaraz do tego też przejdziemy. Patrzę, 75 zł miesięcznie. Mówię, fajnie, fajnie, fajnie. Ale potem patrzysz, 5 zł miesięcznie za modem. Dobra, 5 zł. 5 zł za internet dostarczany na sieci innego dostawcy. Mówię, no dobra, kolejne 5 zł. Akurat ja tego nie muszę, ale jak wy patrzycie, to może tak być, więc ja tego nie muszę. Ale potem patrzcie, 20 zł za internet w budynku jednorodzinnym. A ja mówię, słucham? A ja mówię, no nie mam budynku jednorodzinnego. Tu są takie 4. A on mówi, czy tam nawet 2, bo to zależy jak liczone, powiedzmy. A on mówi, a tu od 5 jest handlowiec, więc to też będzie. Ja mówię, to fajny mi jednorodzinny. Kłamczuchy. No ale dobra, no takie są zasady.
przyjmuję z godnością, więc tą opłatę też, z tego co mi mówił, jeszcze nie dostałem pierwszego rachunku, ale z tego co mi mówił, też będę musiał ponosić, więc trudno. Ale odpaliłem sobie, przyszedł monter, kopał kabelek i bardzo ładnie, bo mam tam od ulicy cały czas w ziemi idzie, więc na zewnątrz w ogóle nie widać, że tu jest bogactwo i światłowód. Wygląda na dom biedny, ale skromny cały czas. Ale wszedł w domku ładnie, skrzyneczka, potem mówię panu monterowi: panie monter, daj mnie pan tam, koło telewizorka daj mnie pan. A pan monter mówi: sikalafon, ładnie przewiercił. Przyznam, to może mój brak wiedzy, muszę przyznać. Jak zamontował mi kabelek od światłowodu, to jest taki bardzo, ale to bardzo cieniutki, więc jak idzie po listwie, go ładnie przykleił. Tu muszę przyznać, monter, sikalafon, 5 na 5, 10 na 10, ładnie zamontował, wszystko ładnie zrobione, przewiercił się, jakiś syfu nie narobił, kabelek ładnie tam przytwierdził do listwy, beautiful, zostawił trochę więcej kabelka, jakbym chciał się tam trochę szachermacher pozamieniać coś, więc bardzo dobrze to zostało zrobione i tutaj jakby nic się nie mogę przyczepić, bo naprawdę prima sort, podłącza, ja mówię, zaraz zobaczymy, bo wiecie, to tak zawsze jest. Ile masz internetu? 600. No to tak będzie 500, 550. No, zawsze są jakieś spadki. Szczególnie po Wi-Fi. Więc biorę telefon, stoję koło routera, bo mówię, sprawdzę, zaraz max wciskam. 612. Mówię, no nie, uszukali mnie, dali więcej. Chamstwo. I teraz Orange w tym momencie. Technik w Orange. A to ciul. Obniż do 550. Działa, mam 612, 14, jak robiłem po pomiary na jakieś 100 coś uploadu. No tyle było mówione, że przy tym pakiecie jest. I czemu wziąłem 600? Bo jest 300, jest 1 giga i 2 giga, bo 8 giga nie mam tutaj. Aż tak bogaty dom to nie jest. Wziąłem 600, bo przy 300, która by mi w zupełności wystarczyła, wziąłem 600, bo jest lepszy router, więc on też myślałem, że będzie, może pokryje cały dom. Handlowiec mi mówił, że może da radę. Technik mówił, że raczej mesh trzeba będzie. Wziąłem ten lepszy router, a 600 mi wystarczy. Uploadu setka to też mi wystarczy. Jak będę potrzebował, to mogę sobie łatwo zmienić na wyższe pakiety, ale raczej nie powinno być żadnego problemu z tym. Szczególnie, że te prędkości są rzeczywiście takie, jakie były obiecane, więc tutaj też się nie mogę przyczepić. I kończąc już temat, mam ten routerek standardowy od Orange'a. Chciałem powiedzieć od Neostrady, to stare czasy, ja stary jestem, od Orange'a. No cały dom nie sięga. Nie sięga, mam tam, wiecie, piętrowy, 80 metrów chaty, pół tu. I nie sięga, więc musiałem i tak mojego mesza postawić na moich mercusysach. I to jest o tyle fajne, ja wiem, że tak działa, ale to jest o tyle fajne, że ja po prostu mercusysa wziąłem. Ze starej sieci przepiąłem kabelkiem Ethernetem do nowego i wszystko działa, bo tam było wszystko poustawiane już oczywiście, tylko musiałem przepiąć kabelkiem źródło internetu, nie musiałem się nic bawić, więc idealnie wszystko wziąłem sobie, potem poustawiałem, optymalizacja sieci, cholerę wie, co to mi to dało, ale dało, sieć działa. U góry mam takie spokojne 100 z kawałkiem, ale to już nie wina Orange'a, że mam taki, wiecie, 600 a 100, tylko to już wina, że musiałbym, że tu jest trochę dziwny układ i ta sieć nie działa aż tak dobrze. Musiałbym chyba zwiększyć albo jeszcze polepszyć te mesze. Chociaż przyznam, że one i tak działają dobrze, bo tutaj taka setka u góry, gdzie ja tutaj gram na tym moim komputerze w Red Alerta 1 remaster ostatnio, to sądzę, że setka wystarczy w zupełności, a do pracy również jest. Ok, podsumowując, w końcu nastąpiła cywilizacja. Cholernie się z tego cieszę i gadam o tym od jakichś 10 minut, więc możecie się domyślić, bo w końcu ten internet jest normalny. Internet 5G, internet 4G, internet bezprzewodowy jest świetnym wyjściem, ale niestety nie jest aż tak stabilnym jak światłowód i raczej nigdy, nie chcę tak mówić, bo może się coś zmienić, ale raczej długo nie będzie aż tak stabilny, więc cieszy mnie bardzo to, że jednak ten internet tutaj jest trochę lepszy, a przede wszystkim sporo stabilniejszy. Witamy w XXI wieku. Pozdro.